startowaliśmy dzisiaj z 6. już edycją Drużyny Energii. Wyjątkową jak zwykle pod każdym względem. W tym roku czeka na wszystkie szkoły, które zechcą włączyć się w tą aktywność fizyczną, mnóstwo dodatkowych atrakcji. Przede wszystkim każda szkoła, która przyśle do nas swoje zgłoszenie i zostanie rzeczywiście doceniona i wytypowana, otrzyma zestaw strojów sportowych zarówno dla uczniów, jak i dla ich nauczycieli. Każda inicjatywa, która wspiera młodzież w odciągnięciu ich od komórek, tabletów, komputerów, jest inicjatywą szalenie ważną. Drużyna Energii to jest taki program, który pokazuje, że ten sport może być, nie może być, on jest takim narzędziem wychowawczym, bo uczymy cierpliwości, bo uczymy determinacji, konsekwencji, tego niepoddawania się, i też takiej radości z takich małych, codziennych sukcesów. Nie ma rzeczy niemożliwych i po prostu mogę, nie mając jakiejkolwiek części ciała, mogę robić wszystko tak jak pełnosprawny człowiek. Także myślę, że same chęci i serce da nam dużo i wiadomo, też trzeba mieć wokół siebie pozytywnych ludzi. Sport dla mnie jest przede wszystkim zabawą i właśnie staram się to przekazać młodzieży, żeby znaleźli taką dyscyplinę, w której się najlepiej czują i żeby mogli się po prostu realizować. W tym momencie nie jest to istotne, czy to są biegi przeszkodowe, czy koszykówka, siatkówka. Ważne, żeby po prostu się rozwijali aktywnie i szukali tego, co sprawia im największą frajdę. Sport jest naprawdę świetną formą spędzania czasu wolnego. Nie każdy z tych dzieciaków, z tej młodzieży musi potem być sportowcem na najwyższym poziomie i zdobywać najwyższe medale. Ja też w rozmowach z tą młodzieżą podkreślam, że to nie najważniejszy jest ten cel, to mistrzostwo, tylko ta droga, która do tego prowadzi, czyli ta właśnie styczność ze sportem, to próbowanie. Względem tym torze przeszkód widzieliśmy wiele upadków, niepowodzeń, ale każdy z tych dzieciaków po każdej nieudanej próbie wstawało i próbowało dalej. I to jest najpiękniejsze w sporcie, że wstajemy po tych niepowodzeniach. Powinniśmy ćwiczyć w każdym wieku i my jako ludzie zostaliśmy stworzeni do ruchu. Trochę o tym zapomnieliśmy, prowadząc głównie siedzący tryb życia, co zauważyliśmy podczas pandemii, gdzie zaczęły nam doskwierać kręgosłupy, gdzie zaczęliśmy przybierać na wadze i to nam się wcale nie podobało. I właśnie chcemy to odwrócić, pokazując tutaj, że ta aktywność jest fajną zabawą, że wywołuje niesamowicie takie dobre energie w nas, produkuje te hormony szczęścia, endorfiny. I my mamy chęci na więcej. Młodzież się lepiej uczy, łatwiej przyswaja wiedzę, lepiej sypia. To wszystko, co jest związane z aktywnością, idzie tylko na nasz plus. Mam nadzieję, że poprzez takie projekty jak Drużyna Energii też będziemy mogli pokazać, że pomiędzy zajęciami, których siedzimy w szkole, czy to siedzimy w autobusie, w samochodzie, nawet jak jesteśmy dorośli, to większość czasu spędzamy siedząc, ta aktywność fizyczna pomoże nam w łatwiejszym życiu, bo mniej rzeczy będzie nas bolało, mniej mięśni będzie nas bolało, ale też będzie nasz mózg bardziej dotleniony, będzie lepiej pracował, stąd będziemy osiągali lepsze wyniki. Powiem na swoim przykładzie, w jaki sposób zachęcam swoje dzieci do sportu. To po prostu kolokwialnie wychodzę z nimi i robię ten sport razem z nimi. I tak właśnie wygląda ten program, ta Drużyna Energii, że właśnie my, sportowcy, wychodzimy z tymi dzieciakami, czy spotykamy się z tymi dziećmi na sali, na boisku i pokazujemy im, w jaki sposób ćwiczyć i razem z nimi ćwiczymy. Ja dokładnie robię to samo w domu. Mówię, słuchajcie, idziemy na rower, idziemy pobiegać, idziemy do lasu, to idziemy razem. To nie jest tak, że idźcie pobiegać, idźcie do lasu, bo to tak nie działa. Nie? Dzieci muszą czerpać od kogoś przykład i ten przykład to właśnie my, rodzice, musimy właśnie tym dzieciom przekazać. No było super. Dobrze jest. Fajnie było. Podnoszą tak trochę na duchu, że zawsze można coś więcej zrobić, no, niż tylko siedzieć w szkole. I nie ruszać się i siedzieć w domu przed komputerem. Pogadaliśmy, porobiliśmy zdjęcia. Fajnie, po prostu fajnie spędzony czas. Było naprawdę mega miło, jak mogliśmy być na tym torze, spróbować swoich sił i spróbować, nad czym możemy jeszcze poćwiczyć i też nieco pogadać z tymi sławnymi ludźmi.
szykujemy wielki finał, który w tym roku potrwa aż 2 dni. Chcemy te szkoły, które będą się charakteryzowały największą aktywnością fizyczną, ugościć ponownie tutaj w Gdańsku, gdzie zapewnimy im mnóstwo atrakcji, nie tylko tych sportowych. W drużynie Energii najważniejsze jest zaangażowanie jak największej ilości uczniów. I tak naprawdę przez to zwiększamy swoje szanse na znalezienie się w wielkim finale i spotkanie z nami. Zapraszam do nagrywania filmików z jak największą liczbą uczestników i widzimy się wtedy na wielkim finale.